Witam pana serdecznie. W pierwszym odcinku, co prawda, wczoraj mi się kamera rozładowała. Dzisiaj mamy tutaj rozebrany nasz cały samochód. Oczywiście tutaj te boczki też trzeba podejmować, dlatego że będziemy go tutaj spawali. Będziemy go trochę tutaj lakierować. Maskę też się zdejmie. A, już jest, widzę. Opuśćmy. Maskę do zdjęcia. Dobra, teraz tak. Naprawmy co się da. Większość rzeczy się tutaj nam naprawia. Widzę, że się tutaj większość rzeczy robi. Dobra. Dzisiejszym odcinku naprawimy go. Trochę pieniędzy nam ucieka. Niestety, ale jest to konieczność. 120 tysięcy było na koncie. Musimy to. Ok, mamy większość rzeczy zrobionych. Teraz tak. Stan auta. Na razie mamy na 3600. Zobaczymy tryb montażu. Nie. Normalnie. O, tak chciałem. Tryb montaż części. To jest to, czyli tak, chłodnica, blok. Cewka. Alternator. Oczywiście. Wałek rozrządu. Co my tu jeszcze możemy? Z tej strony nic, więc musimy go podnieść. Tak też zrobimy. No co? Zrobimy go tak, żeby był w miarę montaż części. Żeby był tutaj gotowy. Aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Większość rzeczy mamy naprawione. Filtr oleju to wiadomo. Co tu jeszcze możemy? Olej to jest tak. Przekładnia kierownicza, obydwie do wymiany. Tu mamy do wymiany, koło do wymiany. Tuleje. Wszystkie są do wymiany. Gumowe tuleje. Czy ja mam tutaj tablet? Nie mam. Dobrze, wiemy, że komputer jest sklep główny. Teraz tak, szukamy tulei gumowych. Filtr oleju na pewno. Oj. Filtr paliwa na pewno. Co tu jeszcze? Chłodnica. Na pewno klocki 4 razy. Kierowniczy 2 razy, tutaj raz, przedni typu B, 2, tu też damy 2, tuleja, mała tuleja gumowa, to chyba to będzie, raz, 2, 3, 4, co tu jeszcze możemy? Dobra, myślę, że teraz będziemy na bieżąco chyba kupowali. Teraz tak, to jest tu. Tuleja gumowa dalej nie kupiona. Cholera. A tłoki? O, to jest ok. Cały zdrowy. Przednia oś. Stabilizator. No niestety do wymiany. To jest ok. No, trochę nam tarcze wentylowane. To wymienimy. Tarcze wentylowane. To nie
będzie tutaj na pewno, ale szukamy tej tulei gumowej. Tuleja gumowa 4 razy. Wahacz dolny 2 razy. Wahacz górny, tylko który? B czy A? To jest wahacz górny. Wahacz dolny. Mam OK. Tak jest. To zamontujemy sobie. Z tej strony. Teraz z tej strony. Piasta przednia. Dobra. Tu mamy komplet. Tu sobie od razu skręcamy. Teraz tak, tuleje gumowe. Też niestety trzeba kupić kolejny raz. Zobaczymy, ile na niego wydamy, żeby nam się zwrócił. Dobra, robimy sobie tak. Tutaj. Dobra, końcówkę mamy. Teraz tak, do drążek kierowniczy. Trzeba jeszcze kupić drążki kierownicze. Trzeba trochę kupować do niego. Wahacz dolny, wahacz górny chcemy. Który to jest stabilizator? Który tutaj mamy stabilizator typu B? Przedni typu B. Przedni typu B. Serwo hamulcowe, zobaczymy. Układ wydechowy na końcu. Co ja chciałem? Piastę. Czy tu nam się znajdzie? Czekajcie, hamulce. Zawieszenie. Piasta, piasta, piasta jest. V8 raz. Tam była. Drążki kierownicze. Przekładnia kierownicza na pewno. No, był zaślepki. 2 razy. Nie wiem, jak z tulejami gumowymi, czy one też będą tam potrzebne. Weźmiemy. Dobra, trochę się wyda, ale no niestety. Oj, piasta przednia. Dlaczego mi tej piasty przedniej nie kupiło? Piasta, piasta, piasta przednia. Wiesz, wziąłem. Aha, piasta tylna, dobra. Nie to kupiłem, co trzeba. No nic, trudno. Przyda się do innego samochodu, będziemy robić. Cyk, cyk, cyk. Teraz tak, amortyzator do zdjęcia. Tarcze wentylowane, dobra, wahacz górny. To jest jaki wahacz górny? Zwykły. To 2 razy. Dwa razy. Trzeba będzie amortyzatory zdjąć. Tak jest. Zobaczymy. Teraz tak, drążek kierowniczy. Czemu nie kupiony został? Powinien być typu B, ok. Dalej tu mamy typu B. Hop, hop. Tutaj montujemy od razu komplet. A wahacz górny. Nie, damy jeszcze jedną tuleję gumową. Trochę tych tulei trzeba niestety kupić. Sprężyny to też, ale przylnik trzeba złożyć przód, myślę. Najpewniejszy to jest przód do złożenia, a potem reszta to już wiecie, pójdzie z góry. Dobra, skręcamy go. Mamy komplet. Drążki kierownicze do wymiany 2.
Drążek kierowniczy. Jest sztuk dwie. Końcówki drążka były kupowane już. Tego co kojarzę. Zaraz zresztą zobaczymy. Tak jest. Ok. Myślę, że nie zużymy go całego na jednym odcinku. Ale już amortyzatory. To amortyzatory trzeba zdjąć. Tutaj gdzieś był ten wyciskator, jest. Ściągasz do sprężyn. Rozłącz. Tak jest. Niech on nam zdejmuje. Zobaczmy jak tutaj tylne zawieszenie wygląda. Tylny most. Zdrowy. Co dalej mamy? Piasta. Ok. Druga piasta. Tu mamy do montowania. Druga piasta. Zdrowa. Dalej. Podpórka. Obejmy. Raz, dwa. Obejmę resora kolejna. Mamy komplet. Dalej. Podstawka, stuwa, piasta, zdrowa, piasta, zdrowa, co dalej, tu mamy ścisk hamulca, zdrowy, zdrowe, bęben do wymiany, teraz z tej strony, montaż części, piasta, zdrowa, zdrowe, zamontować. Wahacz po osi, zamontowany, zamontowane i mamy jedno do kupienia. Ok, tłumik końcowy do wymiany. Jak tam sprężynki? Zdjęte. Ok, daj kolejny. Nie wiem, czy to się da naprawić. Nie, czy to jest do wyjebania. Ok. Trzeba będzie w takim razie kupić cały komplet. Tutaj mamy zawieszenie tył. Obejmę resora raz. Podstawka sprężyn. Dwa razy. Czekajcie, resora sobie zdejmiemy. Podstawka sprężyn dwa razy. Jest. Sztuk dwie. Ok. Takie. Ok. Tu już jest, dobra. Sprężyna. Tylne dwie sprężyny nowe. Krótkie tylne. Dwie sprężyny tylne. Sprężyny tylne dwie. Jedna. I ogranicznik, dobra. Założymy ograniczniki 2. Kupić trzeba ograniczniki 2. No to kup, cyk. 7000, no za niego to myślę, że tak spokojnie stówkę się weźmie. Tak liczę. Ok. Jak to wygląda? Amortyzatory tylne typu B. Typu B amortyzatory. Typu B dwa razy. Tak, żeby ten tył złożyć, to będzie git. Pyk. Pyk. Tutaj mamy kolejny. Pyk. Mamy tuleje. Tu mamy kolejną tuleję.
I teraz został nam... A, tutaj nam został jeszcze cewka, cylinderek. Strzęka hamulca do wymiany i pomyślę. Strzęka hamulca. Hamulce. Szczęka hamulca raz. Nie wiem jak tam zaciski. Zaraz się okaże. Bęben hamulcowy. Dwa razy czy raz? Dwa. Dobra. No i co? Raz. Od razu składamy cały komplet. Mamy złożony prawie że tył. No i co? 16 minut. Myślę, że wystarczy tego odcinka. Na następnym będziemy więcej składać.